piątek w starostwie powiatowym odbyła się pikieta pielęgniarek z wrześnińskiego szpitala. Domagały się przede wszystkim podwyżek pensji, które stoją w miejscu od 8 lat. Jakie problemy ma szpital, że i panie, że tutaj panie pojawiły się w starostwie? Chcemy w końcu uzyskać jakieś podwyżki, których nie mamy już od 8 lat. Chciałybyśmy dostać premię kwartalną, której nie dostajemy. I chciałbyśmy wiedzieć, kiedy w końcu się zakończy budowa szpitala, ta niekończąca się opowieść. A to musiały panie aż tutaj przyjść, czy nie można było porozmawiać wcześniej z panem prezesem, czy z prezesem Nowickim? Bardzo często, ale niestety nigdy nie możemy dojść do porozumień. Ile tak przeciętnie pielęgniarka we wrześnińskim szpitalu zarabia? To jest około kwota, no nie wiem, trzeba by po prostu... Najniższą krajową. Powiem tak, że dobiegamy najniższej krajowej. A obowiązków bardzo dużo macie? Obowiązków bardzo dużo, coraz więcej nam się dokłada tych obowiązków, coraz mniej personelu pracuje, a obowiązki i pacjenci są cały czas. Protest został zorganizowany przez Związki Zawodowe Służby Zdrowia. Przedstawicieli pikietujących przyjął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i prezes szpitala Zbyszko Przybylski. Jednak na razie do kompromisu nie doszło. Prezes lecznicy unikał jednoznacznych deklaracji. Że te 60 miliardów, które w tej chwili dysponuje fundusz, jest za małą kwotą. Oczywiście znowu na tle procentowego udziału w PKB jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. No, czyli to cały czas świadczy o tym. I teraz rozróżnimy te dwie rzeczy. Na poziomie szpitala, co możemy zrobić? To są dwa warianty. Właśnie szukać jakichś możliwości, aczkolwiek powiedziałem, że już mamy niewiele. Czyli dlatego jest organ... który jest zgromadzeniem wspólników tutaj niezbędny w takich decyzjach, bo to z punktu widzenia jakby w tej chwili ekonomicznego jest dla nas problem z utrzymaniem płynności, żeby dodatkowe środki zwiększać po stronie kosztowej. A z drugiej strony jest to też niezmiernie ważny element, bo tak naprawdę o firmie stanowią pracownicy i trzeba też jakby ten aspekt uwzględnić. I my w tej chwili tak naprawdę pracujemy, moim zdaniem, na taki moment pozycję bardzo mamy trudną, ale w perspektywie tych 2-3 lat powinna się ona znacznie poprawić, bo będziemy mieli, zakładamy przecież szpital, który będzie spełniał te wszystkie standardy i wymogi, czyli zgodnie z tym, co dzisiaj jest jakby preferowane w ministerstwie. Szpitale niespełniające standardów od 2016 roku nie powinny mieć kontraktów. To jest jakby jedna z podstawowych kwestii. I będzie nowy szpital, będzie wyższy kontrakt i to też może spowodować podwyżki dla personelu. No zdecydowanie tak, on daje perspektywę właśnie i będzie też właśnie następna tura, bo będzie w 2015 rozpisany, 16 właściwie, nowy konkurs na postępowanie, czyli będziemy występowali jakby z pozycji zupełnie innej niż jesteśmy dzisiaj, gdzie szpital nie miał możliwości zakontraktować niektórych rzeczy, bo nie spełnia na przykład standardów i wymagań. Z kolei starosta Dionizy Jaśniewicz, który był mediatorem w tym sporze, uznał, że roszczenia pielęgniarek są zasadne. Dlatego obie strony będą negocjowały cały mechanizm podnoszący pensje. Jakby z pierwotnych tutaj takich rzuconych szacunków wydaje mi się, że kwestia tego podstawowego kompromisu jest do osiągnięcia. Ale nie chciałem dzisiaj składać jakichkolwiek deklaracji tutaj jako mediator za zarząd spółki, tylko umówiliśmy się na środę, gdzie w środę będziemy mieli już konkretne wyliczenia, jak będą się kształtowały te tutaj oczekiwania personelu pielęgniarskiego finansowo, zarówno w tym roku, do końca roku, jak i w latach następnych, bo mówimy o pewnym mechanizmie, który został tutaj zaproponowany, który będzie skutkował nie tylko w roku 2015, ale również w latach następnych. Rozmowy będą kontynuowane w środę. W tym samym dniu pielęgniarki zwiedzą budowę szpitala.